Irena Santor świętuje dziś urodziny. W dzieciństwie przeżyła rozdzierającą serce tragedię. 9 grudnia 2023 roku świętuje urodziny. Wielka artystka odniosła gigantyczny sukces, ale historia jej życia jest pełna gorzkich momentów. Gwiazda wielokrotnie musiała godzić się ze śmiercią bliskich jej osób. Kiedy była małą dziewczynką, Irena Santor straciła ukochanego ojca i to w przerażających okolicznościach. Mimo gigantycznej traumy i tak udało jej się spełniać swoje największe marzenia i pasje. Irena urodziła się w 1934 roku na Kujawach. Była wesołym dzieckiem, choć los wcale nie był dla niej łaskawy. Gdy miała 5 lat, jej ojciec został brutalnie zamordowany. To było w nocy z 28 na 29 października 1939 roku został zabity, razem z grupą innych mężczyzn. W tym mordzie brała udział osoba, którą znała moja rodzina. Przed wojną ten człowiek przychodził do nas do domu, był przyjacielem mojego ojca. Gdy katowano tatę, bo rozkładali ich na takich dużych ławach i po prostu lali, ten mężczyzna wtedy krzyczał, tylko nie w głowę, żeby to trwało dłużej i bardziej bolało, opowiedziała Santor w wywiadzie dla Poza Toruń. Później, przyjaciel, który brał udział w zabójstwie jej taty, znęcał się także nad resztą rodziny. Mama stała w kolejce po węgiel, była już blisko, żeby ten węgiel odebrać, a on podchodził i mówił, raus, żeby stawała jeszcze raz na końcu kolejki, dodała piosenkarka. Jej mama była krawcową. Pracowała bez wytchnienia, by wyżywić córkę. Nie była zadowolona, gdy nastoletnia Irena dostała angaż w zespole Mazowsze. Bała się, że dziewczynka z prowincji, która uczyła się przecież na szlifierza szkła, nigdy nie zarobi na życie śpiewem. Irena była jednak uparta. W zespole uczyła się śpiewu i nabierała ogłady. Niestety musiała stawić czoła kolejnej tragedii. Mama zmarła 2 lata po przyjęciu mnie do zespołu i w wieku 16 lat zostałam sierotą, powiedziała Santor w rozmowie z Vivą. Wielka miłość Ireny Santor. Jeszcze w latach 50. śpiewając w Mazowszu, Irena poznała swojego pierwszego męża, koncertmistrza Stanisława Santora. Ich małżeństwo przetrwało 19 lat. Nawet po rozwodzie żyli jak przyjaciele. Na dobre rozłączyła ich dopiero śmierć skrzypka 1999 rok. Z Mazowsza Santor odeszła, gdy miała 25 lat. Zaczęła solową karierę. 2 lata później los znów dał jej w kość. 5 listopada 1961 roku, Irena Santor wracała z Łodzi wraz ze wschodzącą gwiazdą muzyki Ludmiłą Jakubczak i jej mężem Jerzym Arbatowskim. Był wieczór, spadł śnieg, a widoczność na drodze psuła mgła. Auto, które prowadził Arbatowski, rozbiło się na drzewie. Ludmiła zginęła na miejscu, a Irena i Jerzy doznali tylko niewielkich obrażeń. Santor nie pozwolono przeżyć żałoby w spokoju. Padła ofiarą absurdalnych oskarżeń, że ukartowała śmierć Ludmiły, bo była zazdrosna o jej sukcesy. Pewna kobieta groziła jej nawet, że ją zabije. Ta dziewczyna ubzdurała sobie, że to ja spowodowałam śmierć Ludmiły, wspomniała pani Irena. Irena Santor, kariera i problemy.
Piosenkarka poradziła sobie w końcu z traumami z przeszłości, a jej kariera poszybowała w górę. Mając 45 lat, zdobyła Grand Prix na festiwalu w Opolu. Zaśpiewała wówczas walcem Baras. W latach 90. związała się ze Zbigniewem Korpolewskim, jej wielką miłością. Sielankę przerwała choroba gwiazdy w 2000 roku. U Santor wykryto nowotwór piersi. To był malutki rak, ale bardzo złośliwy. Nie straciłam piersi. Przeszłam przez to bez chemii, brałam tylko naświetlania. Najgorsze jest czekanie na wyniki. To jest taka niemoc, jak w obozie koncentracyjnym, że się żyje, ale nie wiadomo, czy jeszcze jutro się wstanie, powiedziała w jednym z wywiadów. Odkąd uporała się z chorobą, bierze udział w akcji promujących profilaktykę raka piersi. Ostrzega inne kobiety, by nie powtórzyły jej losu. Kilka lat temu jej ukochany Zbigniew ciężko zachorował. W grudniu 2017 roku przeszedł skomplikowaną operację serca i wymagało opieki. By być blisko swojego partnera, Santor zamieszkała wraz z nim w domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie. Jej ukochany Zbigniew Korpolewski zmarł 25 listopada 2018 roku i pozostawił swoją największą miłość w żałobie. Ale choć doświadczyła tyle strat, Santor nadal udziela się publicznie i zaraża fantastyczną, pozytywną energią, której niejeden mógłby jej pozazdrościć.